Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Dzisiaj chcę Wam przedstawić, jak z gatunku Homo sapiens, który jest cywilizacyjny, przechodzimy do debilizmu. Już czytam Wam artykuł. Jeśli zimą w Twoim domu będzie więcej niż 19 stopni, to czeka nas surowe grzywny, a nawet 3 lata więzienia. O mój Boże, aż się zabolałem. Widzę, że nikt się pod tym nie podpisał artykułem, ale dobrze. Komisja Europejska już nie tylko zachęca, ale wręcz zmusza kraje członkowskie do egzekwowania obniżania temperatury w domach zimą do 19 stopni. Umyślne łamanie zakazu może się skończyć dla nas właścicieli surową grzywną, a ma nawet 3 latami więzienia. I tu mamy przykładowo pokaz, jak będziemy żyć zimą. Jak chcą debile, to niech se sami żyją z panią Merkelową, Klausem Schwabem i innymi kretynami, którzy zasiadają w Unii Europejskiej. Jak już wcześniej informowaliśmy, Komisja Europejska, chcąc zapobiec kryzysowi energetycznemu, ludzie, kryzysowi energetycznemu, który kurwa nie istnieje tak naprawdę, bo wystarczy, że w każdym kraju nabudować w chuj elektrowni geotermalnych i kryzys energetyczny odchodzi do lamusa. No. Nadchodzącej... Czemu mnie przerzuca tak? Nadchodzącej zimy zaleciła obniżenie temperatury ogrzewania i podwyższenie temperatury chłodzenia w naszych domach nawet o kilka stopni. Komisja Europejska chce, by państwa członkowskie skierowały się do konsumentów indywidualnych kampanie zachęcające do oszczędzania gazu poprzez zmniejszenie temperatury ogrzewania mieszkań do 19 stopni oraz podwyższenie chłodzenia klimatyzacji do 25 stopni latem. Chyba to się, ale tu nie napisali latem, no to ja nie wiem, o co im chodzi. Spierdalaj, paniusiu, z tą pogodą. Coś tu się odpierdala. O mój Boże. Czekajcie. Tak to jest, jak idioci kurwa robią stronę internetową. Dobra. Dziecko, a gazu poprzez zmniejszenie temperatury ogrzewania mieszkań do 19 stopni, klimatyzacji do 25 stopni. Jednak w ostatnim czasie zachęty zmieniły się w nakazy, a nawet groźby, jeśli państwa członkowskie nie wywiążą się z umów, nałożone zostaną na nich dotkliwe sankcje. Szwajcarskie władze chcą rzucić odpowiedzialność za marnowanie energii bezpośrednio na obywateli. No proszę bardzo, jeszcze lepiej. Najlepiej jest rzucić odpowiedzialność za marnowanie energii dla biednych obywateli kraju, a rząd może se balować, chlać wódę na opór i mówić siulala, siulala, dawaj mi kochana. Dobra. Ten kraj zdecydował się na najbardziej kontrowersyjną ścieżkę, wymuszając na mieszkańcach skręcenie ogrzewania, chyba przykręcenie, ktoś tu chyba się pomylił albo był najebany dobrze, poniżej 19 stopni w przypadku, jeśli łamanie zakazu będzie umyślne. Właściciele mieszkań i domów czeka surowa grzywna, a nawet 3 lata więzienia. Zajebiście. W Szwajcarii z końcem, debil jakiś nie umiał pisać, sierpnia ruszyła kampania informacyjna, celem jest zapobieżenie, nie, dobrze to czytam, poczekajcie, zapobieżenie, dobra, przerwą, powinno być zapobieganie, a nie zapobieżenie. Przerwą w dostawach prądu i gazu w nadchodzącym okresie zimowym. Opracowany został plan działania na wypadek niedoboru gazu, który zawiera
między innymi limity jego zużycia. Władze wezwały do dobrowolnego zmniejszenia zużycia gazu, a 15% od października do marca organy ścigania ostrzegają przed scenariuszami awaryjnymi w przypadku dalszych przerw w dostawie prądu, ponieważ w takich warunkach możliwe są zamieszki i rozboje. O rany straszne. Jeśli za przykładem Szwajcarii pójdą także inne kraje, to zima zapowiada się bardzo ciężko dla nas wszystkich. Będziemy musieli bardzo kontrolować temperaturę panującą w naszych domach i mieszkaniach, aby mieściła się ona w wyznaczonych granicach. W przeciwnym razie może nas to srogo kosztować. Jaki jest komfort termiczny? Najbardziej komfortowe temperatury dla człowieka obejmują przedział od 21 do 25 stopni, a średnia temperatura pomieszczeń powinna wynosić od 18 do 22 stopni. W salonie jest to 20-22, w sypialni i kuchni 16-18, a w łazience 22-24 stopnie. Chcąc trochę zmniejszyć zużycie paliw, zarazem zaoszczędzić, należy obniżyć temperaturę w pomieszczeniach o 1-2 stopnie w zależności od potrzeb. Najpierw sprawdzić, jaka temperatura nam najbardziej odpowiada i czy można nieco przykręcić ogrzewanie. W przypadku klimatyzacji w pomieszczeniach najbardziej odpowiednia jest przedział temperatury od 21 do 23 stopni. Komisja Europejska zaleca podniesienie temperatury do 25 stopni. Przykręcić o klimatyzację warto też w samochodzie. Powiem szczerze, a chuj ich obchodzi? Jaką ty temperaturę masz latem, kurwa, w samochodzie? A to co, policja będzie ci zatrzymywać rutynowa kontrol, zmierzy ci termometrem laserowym? A, pan ma zbyt niską temperaturę w samochodzie? No to już 5000 mandatu, dzień dobry. Proszę, 5000. Więc widzicie, idziemy w zajebistą skrajność i zamiast utopii pięknego świata, jaki budowaliśmy przez ostatnie 25 lat, będziemy mieli desktopię i będziemy mieli Mad Maxa tu i Fallouta w jednym. Dziękuję za to, że obejrzeliście mój film i życzę dobrej nocy. Pozdrawiam, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w rozpierdalającym się świecie.